Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku, gdzie rozegram z graczem jego jubileuszową, randomową bitwę w grze World of Tanks. 30-tysięczną bitwę zaraz zagra ze mną Mateusz Boss. Cześć! Cześć, Faja. Cóż, widzę, że jesteś dowódcą klanu PPSZ, Polskie Pancerne Siły Zbrojne. A Mateusz Boss, bo masz na imię Mateusz, tak? Tak, Mateusz od imienia, a Boss to jest skrót od starej nazwy, tak jakby drużyny z CS-a. Kiedyś grałem razem z kolegami, więc tak się wzięło. Mhm. No i cóż, infografika wskazuje na to, że jak wiadomo, dużo grasz czołgami ciężkimi, średnimi, sporo medami, TDK-ami, najmniej artami, ale zapewne w tej chwili masz już jakieś swoje, może ulubione czołgi, czyli jakie teraz czołgi najbardziej lubisz w swoim garażu? Obecnie, jeżeli chodzi o czołgi, jednym z moich ulubionych właśnie jest typ 4 Heavy, następnym jest na IS-6 i T-34-3. Mhm. Tak jest, T-34-3 prawie 1000 bitew, ale podobno ostatnio już niegrywalny czołg, twoim zdaniem. No, od ostatniej aktualizacji w ogóle niegrywalny to jest. Mhm. A teraz ta aktualizacja 9.18, zmiany artyleryjsko, lightowo, matchmakingowo i jeszcze powtarzalne apteczki oraz naprawiarki. Czy ten patch ci się podoba i jak go oceniasz? Powiem ci tak, jeżeli chodzi o matchmaking, no to owszem, jest fajny. Ale wydaje mi się, że arta była lepsza tamta, jak było wcześniej. Czyli ten. Wiesz, czasami ten mocny strzał się zdarzył, no trudno, ale teraz lepsza celność, szybkoszczelność, ogłuszanie i ogromny splash chyba trochę jest problematyczny, nie? No, tak szczególnie. To tylko ten splash i ogłuszenie, nie? Jednak wiesz, grając wielkimi czołgami typu typ 4, oho, typ 5, no to jednak to jest wkurzające. Mm-hmm. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o typę 4 Heavy, to jest ten czołg, którym chciałeś zagrać jubileuszową bitwę. Jeszcze nie masz typa 5? Mam go zbadanego, tylko obecnie brakuje mi coś koło 500 tysięcy do niego. Kasy. Tak, kasy. Grasz na haubicy, czy na dziale tym takim, można powiedzieć, zwykłym? Zwykłym, na 140 gram. Wiesz, jak się ładuje goldy, to naprawdę fajnie działa ten czołg wtedy. Mm-hmm. Tak, zgadzam się właśnie z tym, że ja mam typa 5 heavy na haubicy i powiem szczerze, że lepiej mi się grało właśnie na 140. Dobra. No to ja wezmę inny czołg, którego też ekspię do dziesiątki, bo jeszcze nie mam PZ-7, czyli V-kę. Już mam 150 tysięcy wyekspione, więc za chwilę sobie nową dziesiątkę kupię. Dobra, no to co? Jesteś gotowy? Jestem gotowy. No to jedziemy. Oczywiście fajnie by było, jakby nas rzuciło na jakieś miasto. Dychy. O, nie jest najgorzej, jest tylko jedna arta. Tak jest, nie jest najgorzej z tym, że tu dużo zależy od naszych niestety medów, bo drużyna przeciwna ma chyba przewagę medową. Nie chodzi mi tu o dziesiąte tiery, te baczaty, ale dziewiąte tiery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć medów dziewiątotierowych, a my mamy tylko dwie sztuki, więc jeżeli oni przyatakują grupą medów, a nasze heavy'ki się rozdzielą, no niestety... No niestety będzie ciężko, ale da się przeżyć. Również rzeczko bym się obawiał tego Lighta T49, bo on jednak umie czasami trafić. Dobra, no to cóż, ja lecę na mordownię, a ty? Dokładnie tak samo jadę. Też Mordor i walczymy tutaj pod pancerz, bardziej.
No niestety obawiam się, że za mało czołgów będzie walczyło z ich medami. No ale trudno, no zobaczymy. Tak coś mi się wydaje, że ta bitwa... No za dużo nas tu cholewcia jedzie. No ale trudno, no cóż. No niestety mamy przewagę czołgów ciężkich, więc wiesz, jednak trzeba zagrać ciężkie. Aha, już średni bije naszego ST1. A, czyli już jest spot tutaj w tym miejscu. Tak, już jest. Bo ST1 już zebrał dwie bułki. Jedną z przebiciem, jak się nie mylę. No jak widać, widzisz co się dzieje tam, to co mówiłem, no już w zasadzie mogę powiedzieć, jest po bitwie, no ale... Tak, już przepchali, więc nie wiem, jakbym się nawet zaczął już wracać do bazy, to bym nie zdążył trochę. Ja wrócę się tak jakby robiąc kółeczko. Ja się obróciłem i od razu lecę, wrócę się na bazę. Może damage'a zbytnio dużo nie zrobię, bo jak na mnie wszystkie tamte zjadą, to nie żyję praktycznie. Ale jednak coś pobronię. No, słuchaj, przewagę HP mamy. Może jednak... To wygramy, z tym, że coś mi się wydaje, że dobra, wygramy to, ale dużo nie zrobimy. A ja już jeden strzał oddałem, te 4-9 to się zdziwił, Deczko. Aha. No, taki pewny siebie wyjechał po naszą artę, a tu się okazało głupsko. Dobra, no, wychodzi na to, że wygrana, ale kurde, coś słabo z wynikiem może być u mnie. A u mnie też, dopiero jeden strzał, reszta czołgów ucieka. O, gwiazdka będzie słaba. O, widzę, że tam kogoś podpaliłeś. Tak, to akurat ładne trafienie weszło. Ładnie teraz nasz badcza tam robi. Ładne spustoszenie. Może jeszcze się uda coś trafić, jak wyjadę spod tego dołku tutaj. Ale chyba nie zdążę. No czyli główny minus tego pojazdu, mobilność, no niestety przy takiej ilości medów. No zdziwiłem się, bo tak naprawdę gdyby te medy trochę pomyślały, to byśmy nie mieli szans. No nie byłoby totalnie żadnych szans. Ile na górce było medów? Z 5? Z 4, no to te medy bezproblemowo by zjadły nasze czołgi na bazie, co stały. Chyba te nasze TD-ki tutaj dobrze obroniły tą bazę. No, TD-ki naprawdę ładnie to zrobiły. Aj. Jednak Deczko przyblokowały. Nie przebiłem batchata, tak się okazało, z tyłu. No, rzadka przypadłość, ale czasami się zdarza. No, nie zdążę już nigdzie dojechać. No, jak czołg się wyleczy 9 na godzinę pod górkę, to się nie dziwię. No, mało obrażeń, ale bitwa wygrana.
Nie wiem, ile ty tam zrobiłeś, może... Ja zrobiłem 1317, coś tego typu. Czyli no nie wyszło nam, jeżeli chodzi o wynik na dziewiątotierowe czołgi, kiepsko, ale... O, tak jak mówiłem, no, ten Tedek właśnie, coś przypuszczałem, że ten Tedek tam na górze mocno pokarał te medy, chyba komuś tak przypieprzył, że prawdopodobnie oni się przestraszyli. Prawie 5000 obrażeń przy 5 strzałach. No, super zagrał, no, gratulujemy. No ja zrobiłem przy 6 strzałach 1700, a ty 2 strzały i 1300 ponad. No, przy dwóch. No. Dobra. Czyli bitwa w miarę taka udana. No i zakończony jubileusz, 30-tysięczna bitwa. No i cóż, na koniec oczywiście masz teraz możliwość, nie wiem, powiedzenia czego chcesz. Jesteś dowódcą klanu, więc zapewne coś, jakieś zdanie na temat klanu byś chciał powiedzieć. No i możesz kogoś pozdrowić. No to pozdrowić, no to na pewno pozdrawiam cały klan TPS-ów. I co jeszcze tam dużo mówić? PPS-e rozwijają się na nowo, odbudowujemy klan. I ogólnie tyle. I zapraszasz do klanu. Tak, również. Okej, ja bardzo dziękuję, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Cześć.